Marcin Hagmeier, Narodowa Akademia Informacyjna. Moim dzisiejszym odczytem będzie odczyt na temat ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Uznałem, że jest to, nie jest to zwykły, kolejny zapis legislacyjny a jest to yy, yy, ważna, ważny element wojny informacyjnej. Więc zatytułowałem mój odczyt Manipulacja ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej jako element rozgrywki mocarstw światowych o pełnię dominacji nad III RP. Między styczniem a marcem bieżącego 2018 roku miały miejsce obchody okrą okrągłych rocznic historycznych ważnych dla relacji polsko-żydowskich. Zbiegły się one z kryzysem w stosunkach międzynarodowych między Trzecią RP, Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Był to swoisty punkt zwrotny w relacjach międzynarodowych, a obecna Polska, choć będąca systemem samosterownym, według definicji profesora Mariana Mazura, jest to system po prostu niesuwerenny. Ze swym coraz słabszym potencjałem, i tutaj przytoczę wyliczenia Instytutu Cybernetycznych Analiz Strategicznych za grudzień 2017 roku, z których wynika, że udział Polski w sterowaniu międzynarodowym wynosi zaledwie 1,3%. Mimo to, wciąż jest łakomym kąskiem, a wręcz niezbędnym elementem do realizacji. Układanki nowego porządku międzynarodowego, o który toczy się walka między skonfliktowanymi od 2003 roku państwami bloku pod hegemonią Niemiec i tymi pod hegemonią Stanów Zjednoczonych. Chodziło o to, że w 2003 roku wewnątrz NATO i, i Unii Europejskiej spowodowany został rozdźwięk dotyczący stosunku wobec wojny w Iraku. Jedni i drudzy pragną wypchnięcia Polski z Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone, aby stworzyć Sojusz Trójmorza i Ukrainy przeciw Rosji, Niemcy zaś, aby po Brexicie przejąć pełnię kontroli nad pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Zagrożone możliwością zbliżenia rosyjsko-niemieckiego oraz wizją utraty Europy, Stany Zjednoczone. Yy, tu cytuję wyliczenia yy, Instytutu Cybernetycznych Analiz Strategicznych z, dwa, tyś, z 26 lutego 2017 roku pod tytułem Chiny, USA, Rosja i kwestia Polska. Zagrożone możliwością zbliżenia rosyjsko-niemieckiego oraz wizją utraty Europy Stany Zjednoczone muszą wytworzyć jakąś przeciwwagę dla Rosji, powołać do życia blok państw o podobnych do rosyjskich sumarycznych udziałach w procesach sterowania, budować przeciwwagę dla Rosji w pasie Europy środkowej i południowej pod postacią organizacji takich jak choćby Trójmorze. Narzucenie swojej woli przez kraje szybszej unii, czyli Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch Pozostałej mniejszości będzie miało miejsce wtedy, gdy potencjał sterowniczy Unii Europejskiej ograniczony zostanie do około 19%. Oznacza to wyeliminowanie ze struktur Unii Europejskiej lub nakłonienie do jej opuszczenia krajów o łącznym udziale w sterowaniu międzynarodowym większym niż 2,3%. Um, 1,7% po uwzględnieniu, że Austria i Niemcy to już praktycznie jedna wspólnota według wyliczeń icas -u. Na tym jednak kończy się ten krótki sojusz taktyczny Waszyngtonu i Berlina. Waszyngton pragnie realizacji koncepcji wspomnianego Trójmorza, gdzie widzi Polskę zwasolinizowaną względem siebie i podporządkowaną ośrodkom decyzyjnym ustanowionym na Ukrainie po przewrocie politycznym w 2014 roku w planach zahamowania ekspansji Chin i Rosji w tej części Europy. Podobnie widzi to Berlin, ale w jego koncepcji nowej Europy nie ma miejsca dla USA ani w koncepcji Trójmorza, ani w Europie w ogóle. Stąd zapewne obecność w tym porozumieniu Austrii jako niemieckiej forpoczty. Tak więc udaną koncepcję zrealizuje ten, kto ma lepsze kanały wpływu nad Wisłą i zna lepiej kod społeczno-kulturowy Polaków czyli system stereotypów. I tu zacznę od wspomnianej ustawy o IPN-ie jako przykładzie niemieckiego sterowania pośredniego. Aby włożyć przysłowiowy kij w mrowisko między strony sporu, należy uderzyć w dominujące bodźce sterownicze w danym narodzie. Polacy w swej dominancie mają dominujące motywacje witalne i etyczne, więc ustawa przewidująca sankcje karne za bezpodstawne oskarżenie, oskarżanie narodu polskiego o jego współudział w Holokauście i kolaborację z Niemcami, była sprytnym chwytem propagandowym, mającym pokrzepić serca i przywrócić godność sponiewieranego w ostatnich latach, a w zasadzie dekadach, na arenie międzynarodowej naszego narodu. Tu jednak nastąpił zgodny, trzeba przyznać, z niemieckim planem sprzeciw strony izraelskiej i ukraińskiej, najbardziej narażonych na ewentualne reperkusje po wcieleniu tej ustawy w życie. Reakcja każdej ze stron była podyktowana ich kodem kulturowym. I tak na przykład. Z uwagi na to, że w narodzie żydowskim dominują motywacje ideologiczne i ekonomiczne, przy czym trzeba zaznaczyć, że te ideologiczne są silniejsze. Dlatego z pobudek religijno-doktrynalnych naród ten nie może pozwolić sobie na skalanie wizerunku narodu wybranego. Wynikiem takiej narracji są oskarżania, zarówno prawdziwe, jak i fałszywe, o szołach różnych innych narodów, z pominięciem własnej haniebnej roli roli choćby policji żydowskiej w getcie, gestapo żydowskiego, organizacji takich jak Żagiew, Judenratów i innych. Drugi dominujący typ motywacji u Żydów, a więc ekonomiczny, który również został doskonale rozpoznany przez Niemców, jest świetną dla nich okazją do przekupywania, przekupowania, przekupowania różnej maści działaczy syjonistycznych w Izraelu i na świecie w celu Wypróbowanego już w przeszłości oskarżania Polaków o współudział w Holokauście. Przypominają się tu pozycje książkowe generała profesora Tadeusza Walchnowskiego o sojuszu NRF i Izraela przeciw Polsce, gdzie pokazany został mechanizm wykorzystania odszkodowań za Holokaust i zbrojenia izraelskiej armii przez NRF do zdjęcia odium sprawców. Zagładły Żydów z Niemców, właśnie na Polaków, Izrael a NRF, a później rozszerzone o Izrael, NRF, NRF, Izraela, Polska. Trzeba przypomnieć, że rozgrywkę podobną przeprowadził już niemiecki wywiad BND w roku 1967. Otóż Doktor Werner Marx z Bundesnachrichtendienst, we wspomnianym roku, osobiście pofatygował się do Izraela, aby przejąć za zgodą Mossadu do rozgrywki przeciw Polsce część jego aktywów. Przypomniał to w swojej książce Docent Józef Kosecki Wpływ Totalnej Wojny Informacyjnej. Nadzieje PRL, gdzie pokazał tą kombinację, tę kombinację operacyjną wywiadów NRF-u i Izraela. Zachowanie Jaira Lapida, głównego rywala Netanyahu w wyborach, jest właśnie tego typu kombinacji operacyjnej najlepszym przykładem. Nerwowa reakcja Waszyngtonu jako sojusznika Izraela. I zimna wojna dyplomatyczna z Warszawą przyspieszają rozejście się Polski i USA jako strategicznych partnerów, choćby to partnerstwo było na zasadzie lennej. W końcu Ukraińcy, o nich trzeba wspomnieć, w swej dominancie witalni ideologiczni, mocno także w normotypie turańscy, sprowokowani ustawą o IPN jeszcze bardziej zradykalizowali swe nastroje szowinistyczne. I w konsekwencji antypolskie ostrze swej zapiekłości, przekierowując z Donbasu na Polskę i Polaków, jako potencjalną rekompensatę swych niepo niepowodzeń w konflikcie z Rosją. Stopień infiltracji, a wręcz inspiracji ukraińskich szowinistów i samych Ukraińców przez kanały niemieckie, zwłaszcza po 2014 roku na Ukrainie i także w Polsce, pokazał ich potężną moc oddziaływania. Ponad Milion Ukraińców pracujących w Polsce kupujących nieruchomości nad Wisłą przy jednocześnym skierowaniu ostrza uwagi i wrogości w stronę Rosji. Przez co ciekawe, sterowane od dawna w interesie Berlina siły tzw. antykomunistów nadwiślańskich, wszak trzeba przyznać i, i przypomnieć, że najzacieklejszymi antykomunistami były nazistowskie Niemcy z Adolfem Hitlerem na czelem. Siły tych, tak zwanych antykomunistów, czyli nurtu ekstremistycznego, opozycji solidarnościowej, wykorzystywane przez kanały sterownicze niemieckie, rodzą groźną mieszankę wybuchową dla Polski. Z jednej strony, nasilająca się od momentu przyłączenia Krymu do Rosji, prowokacyjna. Ostatnio sankcjonowana wręcz prawnie akcja niszczenia w Polsce pomników Armii Radzieckiej, ma w starej, wypróbowanej od wieków metodzie skłócenia Polaków i Rosjan, choćby znane z historii Powstania XIX-wieczne, z modelowym przykładem Powstania Styczniowego na czele, mają zrealizować cel podporządkowania Polski Niemcom i dodatkowo z drugiej flanki ścisnąć. Polskę w objęcia Ukrainy, czyli państwa ponad, o ponad trzykrotnie większym od Polski potencjale sterowniczym. Przypominam wyliczenia Instytutu Cybernetycznych Analiz Strategicznych, że Ukraina w 2017 roku miała ponad 4,5% sterowania międzynarodowego wobec 1,3% Polski. I potencjalnie zrewoltować nasz kraj przez silną emigrację ukraińską. W ten sposób Niemcom udał się plan torpedowania trójmorza pod hegemonią USA używając szczególnego rodzaju programowania pośredniego czyli pro, programowania destrukcyjno autonomicznego pośredniego czyli yy, takiego rodzaju yy, programowania które yy, upowszechniło w danej ustawie, w tym wypadku IP, normowirusy i infowirusy, spowodowało informacyjny zamęt wśród zideologizowanych i mało poznawczo nastawionych elit kierowniczych Stanów Zjednoczonych i Izraela, nastawiając je wrogo do Polski jako kół, kółczego jaja, z którym nie warto wchodzić w sojusze. Nadto Niemcy zniechęcili do sojuszu z Polską w ramach Trójmorza Ukrainy, która się jeszcze bardziej antypolsko zradykalizowała i dzięki temu Berlin przyjął rolę arbitra w potencjalnym konflikcie polsko-ukraińskim, zupełnie jak w czasie obydwu wojen światowych, gdzie przypomnijmy, w czasie I wojny światowej Wiedeń i Berlin napuszczał Ukraińców na swoich współbraci Polaków, a w czasie II wojny światowej rzeź Polaków w Galicji przez oddziały UPA i SS Galicjen była wręcz otwarcie inspirowana przez III Rzeszę. Musi to dla Polski i Polaków rodzić groźne skutki, a powinno też o, o, i pytania o powiązanie inspiratorów tej ustawy. Inspiratorzy ustawy OIPN jako niemieckie kanały wpływu. I tutaj będę chciał pokazać personalnie inspiratorów tej wspomnianej ustawy, żeby powyższy, właśnie mój wywód miał uzasadnienie. Trzeba przyjrzeć się konsultantom Sejmowej. Sejmowym osławionej ustawy. Jednym z nich jest dr Wojciech Muszyński, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Człowiek ten znany jest z sympatii do szczególnego rodzaju środowisk narodowych. Gloryfikuje on w swych tekstach i publikacjach oraz wystąpieniach szczególnie te, te organizacje narodowe, które nastawiły się w czasie II wojny światowej na walkę ze Związkiem Radzieckim jako głównym wrogiem polskich Polaków tym samym yy, będąc z, yy, zmuszonymi przez to do kolaboracji z Niemcami modelowym tego przykładem jest wybielanie przez doktora Muszyńskiego brygady Świętokrzyskiej narodowych sił zbrojnych która od 1944 roku jawnie kolaborowała z Niemcami warto przypomnieć i uzmysłowić yy, wielu Polakom że oficerem łącznikowym brygady Świętokrzyskiej był ham R, Paul Fuchs, kierownik referatu 3C Gestapo w Radomiu. Z drugiej strony redaktor, yy, przepraszam, doktor Wojciech Muszyński atakuje narodowców z ONR Falanga, przypisując im kolaborację z Sowietami i układanie się z komunistami. A warto przypomnieć, że ludzie ci yy, pod... Yy, Hasłem polonizacji PRL jako Konfederacja Narodu i później jako przede wszystkim Stowarzyszenie PAX, postanowili budować po prostu polskie i narodowe wpływy w rodzącym się aparacie państwowym i partyjnym Polski Ludowej, uznając, że walka zbrojna w obecnej układance geopolitycznej po 1944 roku nie ma najmniejszego sensu. Po prostu oni byli realistami w porównaniu do idealistów z Brygady Świętokrzyskiej. Doktor Muszyński jest publicystą mediów koncernu Ojca Tadeusza Rydzyka, który wzorem Brygady Świętokrzyskiej w latach 80. również przebywał w Bawarii, a swój sukces w III Rzeczpospolitej zawdzięcza niekoniecznie Fuksowi, czyli w tym wypadku szczęściu, a raczej swoim innym talentom. Doktor Muszyński był jednym z autorów ataku na docenta Józefa Koseckiego w 2008 roku na słynnej konferencji na temat nurtu narodowego w opozycji w okresie PRL, przedstawiając wtedy Koseckiego jako komunistycznego kolaboranta. Pamiętam osobiście, byłem na tej konferencji, pamiętam skandaliczne. I haniebne zachowanie doktora Muszyńskiego, który w sposób hamski, i arogancki, nawet nie dopuścił docenta koseckiego do wystąpienia i nie dopuścił swoich oponentów do zadawania niewygodnych pytań. Warto pamiętać, że właśnie docent kosecki, polonizując aparat partyjno-państwowy Polski Ludowej w charakterze Lektora partyjnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i majora Ormo z ramienia kontrwywiadu ofensywnego Ligi Narodowo-Demokratycznej namierzał w szeregach tego aparatu oraz przede wszystkim w szeregach opozycji politycznej, zwłaszcza Solidarności, agenturę BND i Sztasi, wskazując je jako najbardziej destrukcyjne struktury powodujące entropię systemu Polski Ludowej. Drugim z konsultantów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej jest profesor Włodzimierz Osadczy. To badacz stosunków polsko-ukraińskich, również związany co ciekawe, właśnie z koncernem Ojca Ryzyka. Konsultant ten udziela się także na jednym z portali uznawanych za prorosyjski, przez co oskarżany jest w środowiskach rusofobicznych za sympatyka Kremla, czemu on sam zaprzecza. I słusznie, albowiem wspomniany portal kierowany jest w dużej mierze przez dziennikarzy związanych z tygodnikiem nie Jerzego Urbana, który przecież swój tygodnik przez jakiś czas wydawał na terenie Niemiec i od dawna otwarcie głosi proniemiecką postawę. Liczne warto przypomnieć liczne proniemieckie artykuły Wychwalające sukcesy operacyjne wywiadu niemieckiego, choćby przypomnę z końca 2005 roku artykuł Rurociąg Warszawa-Katy. Opanowany przez ludzi Jerzego Urbana, wspomniany portal, choć oficjalnie pozytywnie ustosunkowany jest do Rosji, to biorąc za kryterium test Waltera Schellenberga o nadgorliwcach i renegatach, musi być Nolenz Wolens, zdecydowanie bardziej berlinowy niż Mos Moskwie. Na przykładzie tych dwóch osób, dwóch konsultantów, widać niemiecką sieć powiązań. Z jednej strony ojciec Ryzyk, który pomysł na katolickie radio y, przywiózł z Niemiec, gdzie robił y, y, z sukcesami biznesy. Z drugiej strony Jerzy Urban. Który y, trzeba przypomnieć, y, że jako rzecznik rządu, y, rządów generała Jaruzelskiego Mieczysława Rakowskiego, y, wywodzi się y, z ekipy tygodnika polityka wspomnianego Mieczysława Rakowskiego, które to środowisko było w kręgach narodowych PZPR y, uważane za y, głos Bon nad Wisłą. I przy okazji wspólny mianownik łączący interesy dwóch przeciwstawnych stron, ojca Tadeusza Rydzyka i Jerzego Urbana, czyli y, szlak y, niemiecki. Niemcy od dawna potrafią kontrolować różne, często skrajnie od siebie y, inne środowiska, wręcz wrogo-pozornie nastawione, i wygrywać na polskiej dezorientacji y, w tej operacyjnej grze. Trzecią osobą, której, o której trzeba wspomnieć, jest lider Ruchu Narodowego, obecnie niezrzeszony poseł Robert Winnicki, który lansował osobiście doktora Muszyńskiego do kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i bardzo żałował, że to się nie udało. Jest blisko związany z doktorem Muszyńskim, często jest także komentatorem mediów Ojca Tadeusza Rydzyka. Jego postawa jako lidera ruchu narodowego charakteryzuje się tym, że gloryfikuje on, podobnie jak zresztą dr Muszyński, te struktury i oddziały ruchu narodowego, które postawiły na współpracę z Niemcami i uznały Związek Radziecki i przez siebie rozumiany komunizm jako głównego wroga Polski i Polaków. I taka postawa jest sprzeczna z ideał D'Mowskiego, Bolesława Piaseckiego i wielu narodowców, którzy uznali, że należy możliwie w trudnych warunkach budować wpływy narodowe, a nie walczyć w beznadziejnej sprawie i hańbić ideały ruchu narodowego, współpracując z największym wrogiem Polski, czyli Niemcami. Więc można powiedzieć, że. Poseł Robert Winicki i jego ruch narodowy wręcz plamią ideę narodowej. Można powiedzieć, że są przedstawicielami bardziej ruchu antynarodowego niż narodowego. Także więc na podstawie wyżej przedstawionych faktów i osób i powiązań między nimi można wywnioskować, że nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej była mistrzowsko przeprowadzoną kombinacją operacyjną niemieckich kanałów wojny informacyjnej. Dziękuję.